Na kolejnym wieczorze Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Nazywam się Władysław Tyrański i przedstawiam dzisiaj dwóch doktorów. Doktor Henryk Głębocki, który będzie głównym doktorem, a doktorem pomocniczym będzie doktor Maciej Zakrzewski. Ale to jest profesorem. Czyli doktor Głębocki, prawie profesor. Ale zanim przejdziemy do meritum, informacje organizacyjne. Mianowicie u kolegi Sławka Chmury jest lista mailingowa, czyli prosimy nowe osoby o wpisanie adresów mailowych. Wtedy będą regularnie dostawały nasze komunikaty, zawiadomienia. I druga wiadomość dotycząca mnie osobiście, mianowicie sformalizowaliśmy naszą działalność w formie Stowarzyszenia Zwykłego, którego zostałem prezesem. Także na razie nie wiem, czy w nagrodę, czy za karę, no ale tak się stało. W związku z tym dalsze informacje. Niestety będą składki. Założyliśmy już konto bankowe. Za tydzień je ogłosimy. No i liczymy na wszelką pomoc w miarę możliwości oczywiście. To nie jest warunkiem uczestniczenia w naszych imprezach, ale każda złotówka przyczynia się do rozkwitu, zwłaszcza menedżera klubu Adama Kality. A teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego wieczoru. Temat jest frapujący, mianowicie Polska-Rosja, a właściwie chyba odwrotnie. Rosja a Polska. Pan doktor Głębocki jest autorem nowej książki pod tytułem Diabeł Asmodeusz w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. To jest o stosunkach polsko-rosyjskich. Książka jest gruba, więc jej nie przeczytałem, ale liczę na to, że dowiemy się szczegółów od pana doktora. Ja natomiast może tytułem takiego hasła, że właściwie Rosja to jest dla nas wielki problem jakby w dwóch wymiarach. Jeden to jest naród rosyjski, który kochamy, a drugi to jest państwo rosyjskie, którego się boimy i często nienawidzimy. Ciekawe, co na to nasi dwaj doktorzy. Proszę bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tak zacnego miejsca i znanego z wielu ważnych i interesujących debat. Rozumiem to pytanie jako pewnego rodzaju wstęp do dyskusji. Ponieważ zakładam, że większość z Państwa nie miała okazji zapoznać się z tą książką, do czego oczywiście w imieniu wydawcy serdecznie zapraszam. Myślę, że warto by zacząć jednak od zwrócenia uwagi na to, co stanowi jakby główny temat tego dziełka, a co jest zarazem częściowo przynajmniej odpowiedzią na pytanie, które Pan postawił. Dlatego, że bohater tej książki, hrabia Adam Gurowski, interesował ludzi od pisarzy politycznych, publicystów, historyków, od Jarosława Marka Winkiewicza po Andrzeja Wajckiego i od Andrzeja Nowaka aż do Wojciecha Karpińskiego. Dzisiaj jest zapomniany i rzadko wspominany nawet wśród historyków myśli politycznej, ale ja pamiętam, jak byłem studentem, byłem kiedyś młodym człowiekiem, to zetknąłem się z tą postacią, z tym nazwiskiem w publicystyce także drugiego obiegu, w dyskusjach seminaryjnych i nie tylko. Jeszcze w latach 80. Górowski był znacznie bardziej znany, był bardzo czytelnym punktem odniesienia dla pewnych wyborów, dyskusji, w których także znaczna część państwa brała udział. Dlaczego? Dlatego, że w XIX wieku stanowił bardzo czytelny punkt odniesienia dla takiego głównego nurtu polskiej myśli, który został kształtowany w epoce romantyzmu, który można by określić jako nurt niepodległościowy, insurekcyjny, zbudowany na bazie myśli romantycznej. Górowski wystąpił przeciwko temu i to nie w kategoriach realizmu, jakbyśmy go nie rozumieli, tak? Nie w kategoriach tylko negowania jakby tej silnej tendencji, tak bardzo wpływającej na polską tożsamość do dzisiaj. Górowski poszedł znacznie dalej, negując sam sens bycia Polakiem, sam sens istnienia Polski, polskości w jakimkolwiek kształcie. Swoją krytykę podbudował bardzo głębokimi studiami filozoficznymi, ogromny wpływ filozofii Hegla, wczesnego socjalizmu francuskiego, Saint-Simona, Fouriera, także utylitarystów brytyjskich jak Bentham. Pamiętajmy, że to jest epoka, w której Marx jest wciąż jeszcze młodym, nikomu nieznanym pisarzem. Zresztą Górowski miał sporo przygód z Karolem Marksem, ale na inny wątek. Niemniej pamiętajmy, że ten socjalizm, do którego Górowski się odwołuje, to jest ten wczesny socjalizm, który Marks dopiero przetworzy, prawda? To jest to jedną epokę wcześniej po prostu. I na podstawie takiej podbudowy historiozoficznej, filozoficznej, urodzony w bardzo dobrej rodzinie szlachty wielkopolskiej, z potężnymi antenatami, dzierżącymi największe urzędy Rzeczpospolitej, młody rewolucjonista, bo za niego się właściwie uważał i uważano go powszechnie za symbol takiej radykalnej postawy w okresie powstania listopadowego, potem emigracji. Ktoś, kto w tym okresie podczas powstania uchodził za symbol jakobinizmu, rewolucji, radykalizmu, a także rusofobii i nienawiści do Rosji, ogłasza traktat filozoficzny czy polityczny, w którym neguje wszystkie swoje poglądy i dowodzi po prostu w sposób niesłychanie brutalny tego, że Polska jest, przepraszam za cytat, dosłownie trupem zżeranym przez robactwo. A kolejne powstania, konspiracje i próba odbudowy niepodległości to są właściwie konwulsje, które nam opisuje. Było to tak wielkim wstrząsem ogłoszenie tej książki w roku 1834 w Paryżu na emigracji, że jego towarzysze polityczni z lewego skrzydła emigracji, czyli właśnie z Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, wyrzekli się go, potępili go. Górowski stał się symbolem zdrady, a nawet więcej niż zdrady, bo zdrada ma swoje granice. Tutaj użyto pojęcia apostazji. Właśnie do Górowskiego po raz pierwszy użyto pojęcia apostazji narodowej, czyli uroczystego odżegnania się od polskości i potępienia polskości. Górowski pozostał przez cały wiek XIX razem z tą tradycją romantyzmu, formującą się wtedy na bieżąco. Z tego właśnie powodu takim czytelnym punktem odniesienia. Zawdzięczał to wykładom paryskim Mickiewicza, bo o Górowskim jako o drugim obok Judasza, symbolu zdrady, mówił w tych wykładach Mickiewicz. Słowacki wprowadził go do kilku swoich utworów także jako symbol zdrajcy, do poematu Antyszka o piekle, do Beniowskiego także. Krasiński wielokrotnie pisał o nim w listach w takim samym tonie, a o tym zapomnieniu dotyczącym Górowskiego świadczy to, że dzisiaj nawet krytycy literacy, historycy literatury nie potrafią postaci Górowskiego odnaleźć w tekstach Krasińskiego, chociaż bardzo wyraźnie Krasiński, nie nazywając go, pokazuje tego jednookiego apostatę w kilku miejscach, jak na przykład w Śnie, to jest dalszy ciąg nieboskiej komedii, mniej znany, rzadziej cytowany. Więc dla XIX-wiecznych Polaków to była postać, która była dosyć czytelna, była dosyć znana. W latach 70., 80., kiedy debatowano nad podobnymi problemami jak nasi przodkowie w XIX wieku, nad problemem oporu, ceny płaconej za opór, metod oporu, narzędzi oporu, kiedy debatowano nad sporem pomiędzy romantyzmem i realizmem politycznym. I to wszystko w odniesieniu wobec głównego zagrożenia, jakim wciąż była Rosja. Tak? Tutaj było ogromne podobieństwo do sytuacji XIX wieku, stąd też odnowienie jakby pewnych schematów, pewnego sposobu myślenia, pewnych także symboli. Górowski więc pojawiał się jako taki symbol pewnej postawy, pewnego zagrożenia, znaczy groźby rozpaczy, rezygnacji, utraty wiary w sens nie tylko walki o niepodległość, ale w ogóle przetrwania polskości jako takiej, tak? To wymagałoby odrębnego pewnie wykładu, na który zarówno pan doktor, jak też pan redaktor kompletnie mi nie pozwolą. Ale argumentacja Górowskiego nie była zupełnie absurdalna, dlatego że Górowski, używając narzędzi romantycznej filozofii politycznej swojej epoki, dowodził zgodnie jakby z takim hegelowskim punktem widzenia, że ponieważ tylokrotnie Polacy nie byli w stanie odzyskać swojej suwerenności, nie byli w stanie tworzyć państwa, są skazani jakby na to, żeby stać się dosłownie nawozem dziejów, tak? Że sami sobie są winni, dlatego że jego konstrukcja myślowa była niesłychanie brutalna. Można by cały ten zwrót sprowadzić do leninowskiej zasady kto kogo, którą Górowski streścił bardzo podobnie, też innymi słowami. To znaczy, że w historii tak naprawdę, w historii bytów politycznych, w historii cywilizacji toczy się nieustanna walka, niemalże biologiczna. Pamiętajmy, że on to pisze na jedną epokę przed dziełami Marksa, przed Darwinem, przed samą tą epoką, która powtórzy jakby ten sposób myślenia, ale użyje już jakby innej argumentacji, bardziej syntetycznej. Więc w zdaniu Górowskiego i zdaniem według jego argumentacji chodzi w historii tak naprawdę o to, by nie dać się zabić, nie być zabitym, a zabijać innych. To znaczy państwo jako byt, naród jako byt musi podbijać inne byty, nieść im zagładę i rozszerzać swoje panowanie, albo sam stanie się ofiarą. To jest taka wizja takiego biologicznego właściwie pożerania innych organizmów. I brzmiało to niesłychanie cynicznie, niesłychanie brutalnie. Zresztą on w swojej jakby osobowości lubił epatować taką właśnie brutalnością czy cynizmem. No i tutaj ten przełom, który uczynił Górowskiego symbolem zdrady, ale też apostazji, symbolem pewnego zagrożenia, upadku ducha, zwątpienia. No to wszystko było jednym z największych skandali intelektualnych chyba tamtej epoki. To się wydarzyło w roku 1834. Wyobraźmy sobie człowiek, który wiadomo, że był spiskowcem i nieudanym carobójcą, bo chociaż dzisiaj niewielu pamięta o Górowskim, to wszyscy się właściwie z nim zetknęli, bo każdy czytał Kordiana, chociażby poprzez lektury szkolne. Kordian jest oparty na historii próby zamordowania Mikołaja I, który chciał się koronować na Królestwa Polskiego w 829 roku. Otóż ten spisek istniał naprawdę i autorem może nie spisku, ale planu tego, żeby raz na zawsze rozwiązać konflikt polsko-rosyjski na Placu Saskim, a to w taki sposób, że wtajemniczona kompania podchorążych miała oddać salwę do przechadzającego się cara z rodziną, dworem, ministrami i najważniejszą generalicą rosyjską. Otóż autorem tego pomysłu był właśnie młody Adam Gurowski. Mamy tutaj właśnie w pierwszym etapie taki radykalizm jakobiński posunięty do skrajności. Potem w czasie powstania listopadowego ten człowiek jest najbliższym przyjacielem i towarzyszem politycznym Mochnackiego i chociaż Mochnacki miał różne etapy swojej myśli, to ten najbardziej radykalny, taki najbardziej czerwony, uważa się, że odpowiada za to Górowski, że on Mochnackiego popychał do skrajnych pomysłów, do między innymi pomysłu zamiany powstania w wojnę rewolucyjną. To miała być jedyna droga do wygrania tego powstania. Kiedy po pierwszych porażkach, jeszcze właściwie przed główną bitwą pod Grochowem, Górowski został wysłany jako emisariusz do Paryża, to tam usiłował, to jest moja hipoteza, ale dosyć mocno ją podbudowuję, usiłował pomóc powstaniu poprzez wywołanie wojny rewolucyjnej w skali europejskiej. To znaczy stawiał na współpracę z radykałami francuskimi, belgijskimi, To jest znowu zapomniany epizod jakby historii dyplomacji, ale wtedy nie tylko wokół Polski jakby kłębiły się chmury, nie tylko Polska mogła wywołać jakiś międzynarodowy konflikt, ale było drugie miejsce, to była Belgia. Wcześniej doszło do rewolucji w Belgii, powstała Belgia w ogóle jako pewien byt polityczny i bardzo poważnie rozpatrywano scenariusz wojny właśnie mocarstw o Belgię, a Górowski robił wszystko, jak to Górowski w tym wczesnym etapie, żeby tę wojnę wywołać, popierając radykałów we Francji czy w Belgii. Potem był jednym z twórców i ideologów pierwszej nowoczesnej partii politycznej z naszej części Europy, czyli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, pierwszej partii głoszącej właśnie radykalne, demokratyczne hasła inspirowane przez socjalizm. No i na tym etapie właśnie on dokonuje tego gwałtownego, dramatycznego zwrotu. Wraca później na podstawie amnestii do Rosji i bardzo wyraźnie chce zostać rodzajem, chce zostać kimś, to jest termin dwudziestowieczny, ale dobrze oddaje jakby intencje Górowskiego. On chciał być takim inżynierem dusz przy ówczesnym carze Mikołaju I, dlatego że swoją teorię śmierci Polski, jej koniecznego i logicznego z punktu widzenia interesów ludzkości, postępu, rozwoju cywilizacji, zagładę, podparł jeszcze jedną bardzo ważną ideą, ideą panslawizmu politycznego. Oczywiście, jeżeli zacząłbym teraz streszczać ideę Górskiego, to zastanawiałby Państwo, bo Państwo znają znakomicie teorię o panslawizmu rosyjskiego, zapewne o misji Rosji, którą Rosja ma wobec ludzkości dokonać poprzez zjednoczenie Słowian, ale wtedy, kiedy Górowski do tego się odwoływał, to była absolutnie nowatorska ideologia, dlatego że on był pierwszym, który nadał tej ideologii sens polityczny. To znaczy, żeby interesować się Słowianami nie tylko pod kątem wycinanek, wzorów na chłopskich koszulach i na rzeczy chłopskiej mowy, tylko żeby Słowian zjednoczyć wokół najsilniejszego bytu, jakim było Imperium Rosyjskie, a w ten sposób postawić rolę Rosję na czele procesu dziejowego. I panslawizm jest bardzo istotnym jakby elementem tej teorii Górowskiego śmierci Polski i konieczności jakby przekazania przywództwa wśród Słowian Rosji. Dlatego, że Polska nie spełniła jakby, nie spełniła swojej misji dziejowej, okazała się zbyt słaba. Okazała się zbyt słaba, bo jej tradycja republikańska, republikańskiej wolności, anarchicznej wolności okazała się kompletnie nieskuteczna i niekonkurencyjna w tej wizji walki pomiędzy cywilizacjami, rasami, narodami, jaką stworzył Górowski. Polski republikanizm, przywiązanie właśnie do osobistej wolności, to było to, co uniemożliwiło Polsce zrobienie takiej kariery, jaką zrobiła Rosja, która wyrzekła się wolności i która budowała silne, pochłaniające inne, słabsze organizmy imperium. Więc logika tego wywodu wiodła właśnie od opisania jakby tego faktu śmierci polskości pod każdym względem ku przekazaniu jakby, przejściu jakby ducha dziejów, tego hegelowskiego ducha dziejów Górowski. No i Górowski usiłował tą swoją nową wiarą zarazić cara Mikołaja I. Przez 10 lat mieszkał w Rosji, najpierw na zesłaniu w Pskowie i w Nowogrodzie, potem usiłował dostać się do Petersburga, wylądował w końcu jednak w swoim własnym majątku w Kaliskiem pod kontrolą policyjną i przeżywał gorycz rozczarowania, bo chociaż miał ogromne szanse, żeby rzeczywiście zostać bliskim doradcą cara, to nie dowierzano mu. Wiara w to, że może nie każdy, ale niemal każdy Polak to jest skryty Walenrod, dominowała wtedy na dworze carskim. No i w Petersburgu bardzo poważnie obawiano się, że cała ta wolta Górskiego to jest po prostu rodzaj takiej właśnie prowokacji, takiej próby zaprzyjaźnienia się z carem, żeby wbić mu sztylet w plecy albo dosypać trucizny do kielicha. Więc Górowskiego usiłowano wykorzystywać na sposób, można by powiedzieć, wprost agenturalny. To znaczy, on miał bardzo dobre pióro, chciano, żeby on pisał traktaty ku czci cara i Rosji. On to robił, rzeczywiście robił to z ogromnym talentem. Jego książka ogłoszona w 1840 roku w Petersburgu, Cywilizacja i Rosja, to było jedno z najważniejszych dzieł na temat Rosji wtedy. To była jedna wielka taka pochwała, pean ku czci Rosji, ale tam był bardzo skryty jakby poziom, skryta warstwa argumentacji, która wychodziła poza zwyczajnym panegirikiem. Górowski usiłował cara przekonać do takiego modelu rozwoju Rosji, który był inspirowany bardzo wyraźnie socjalizmem saint-simonistycznym czy fourierowskim. To była wizja globalnego imperium, które ma do zrealizowania globalne cele, podbój świata po prostu, z flotą oceaniczną, która rzuci wyzwanie Wielkiej Brytanii, z parowcami kursującymi po Wołdze i z ogromnymi przestrzeniami z Syberii i Europy przeciętymi kolejami żelaznymi. Oczywiście jak się to zestawi z rzeczywistością Rosji Mikołaja I, to brzmi to absolutnie absurdalnie, ale taka była właśnie wizja Górskiego. Dostał za to nagrody i awans i pochwały carskie, ale oczywiście car nie zamierzał realizować jego wizji, raczej chciał wykorzystywać Górskiego, jego twórczość jako rodzaj propagandy skierowanej na zachód, na zewnątrz. Niemniej większej kariery nie zrobił i to był powód jego rozczarowania i goryczy, a tym większy, że jego przyrodnia siostra Cecylia z domu Górowska była najbliższą przyjaciółką żony Mikołaja I, byłej księżniczki pruskiej. Przyjaźń trwała jeszcze z czasów pruskiej Wielkopolski i to ona pomogła mu tutaj wrócić do Rosji. Więc po 10 latach rozczarowany Górowski uciekł właściwie z Rosji, uciekł z miejsca, w którym chciał przeprowadzić wielki eksperyment społeczny. Można powiedzieć, że był jednym z pierwszych utopistów, którzy poprzedzili cały szereg takich postaci z wieku XX, które te postaci chciały potraktować Rosję jako znakomity grunt do przeprowadzenia eksperymentu społecznego, nie tylko komunistycznego, ale wielu innych. Rosja jako biała karta, na której można dowolną treść napisać, ale większość tych utopistów i eksperymentatorów wolała nie mieszkać jednak pod światłymi rządami, czy to Mikołaja I, czy Józefa Stalina, i wolała swoje utopijne plany przelewać na papier w bardziej sympatycznych miejscach, wygodnych bibliotekach w Londynie, Paryżu czy Waszyngtonie. Górowski na pewno był jednym z pierwszych, którzy doświadczyli jakby tego zetknięcia teorii z praktyką, państwa policyjnego, które bardzo mu doskwierało. Zarazem sam przez te 10 lat był ewidentnie sługą, funkcjonariuszem państwa policyjnego, bo chociaż formalnie pracował w Ministerstwie Oświaty, to pensję wypłacał mu trzeci oddział, czyli poprzednik, dosłownie poprzednik ochrany. Zanim powstała ochrana, to istniał trzeci oddział, struktura policji politycznej. Po 10 latach więc ucieka, tuła się po Europie, ale nie zmienia poglądów, pisze do cara wciąż listy i memoriały z podobnymi radami jak wcześniej. Po roku 1848, w 1849, po wiośnie ludów w Europie robi się coraz ciaśniej. Wszystkie policje zaczynają ścigać podejrzanych emigrantów. No i zostaje biednemu hrabiemu Górowskiemu już tylko jeden kontynent, na którym mógłby się schronić, to jest Ameryka. Przybywa tam w 1849 roku i żeby już Państwa nie nużyć, to tylko zapowiem, że ta książka kończy się na przybyciu do Ameryki, a druga jakby część tej historii domaga się jakby odrębnego tomu, może nie tak wielkiego, jednak warto zapowiedzieć jakby ten nie mniej skomplikowany i nie mniej, powiedziałbym, fascynujący etap losów Górowskiego. Otóż on rzeczywiście odniósł sukces pod względem swojej kariery publicystycznej dopiero w Stanach Zjednoczonych. I tam już nie musiał udawać przed carem swojej sympatii do systemu pańszczyźnianego, do systemu politycyjnego itd. Zarazem nie pozbył się sympatii do Rosji, w którą wierzył jako w czynnik polityczny, cywilizacyjny, który jest wybrany przez logikę dziejów do zrealizowania pewnej dziejowej misji. I taką właśnie wizję kreował w tekstach, które pisał dla Amerykanów. Powiedziałbym, że, a może inaczej, nie ja to powiem, tylko przywołam amerykańskiego badacza Normana Saula i paru innych badaczy, którzy twierdzą, że Górowski należał do grupy może 3-4 najbardziej znanych, najbardziej wpływowych publicystów połowy wieku XIX, którzy zapoznali Amerykanów z Rosją. Można powiedzieć, że był pierwszym takim pre-sowietologiem, czy rosjoznawcą ówczesnym, bo z jego książek takich jak Russia as it is, Rosja jaką jest, Amerykanie po raz pierwszy poznali sposób funkcjonowania tego państwa, jego cywilizację, życie różnych warstw społecznych, geografię rosyjską. Z kolejnych książek mogli dowiedzieć się właśnie o wielkiej misji, jaką opatrzność przeznaczyła dwóm krajom do zrealizowania w XX wieku. Otóż Zdaniem Górowskiego wiek XX miał należeć do dwóch wielkich krajów, do Stanów Zjednoczonych Ameryki i do Rosji. Oba te kraje miały się podzielić wpływami w sferze globalnej, to znaczy zachodnia półkula miała należeć do Jankesów, a wschodnia do ich sojuszników, czyli właśnie do mieszkańców zreformowanej i bardziej liberalnej Rosji. Dlatego, że do reform teraz już otwarcie w swoich listach do Mikołaja I Górowski namawiał. Odegrał istotną rolę w zapoznaniu Amerykanów z Rosją, ale także śląc później w latach 60. XIX wieku korespondencję do gazet rosyjskich, usiłował Rosjan zapoznać z cywilizacją amerykańską. I z kolei Rosjanom przedstawiał uroki życia w demokracji, na ile cenzura rosyjska pozwoliła. To znaczy pokazywał cywilizację materialną, dynamiczny rozwój materialny, wynalazczość Amerykanów, ale także pokazywał, jak funkcjonuje ta cywilizacja jakby od strony systemu politycznego. W okresie wojny krymskiej wręcz uważa się, że Górowski w bardzo dużym stopniu zmienił nastawienie opinii publicznej amerykańskiej. No, przypomnijmy, no, Stany Zjednoczone były w tej epoce chyba jedyną tak dużą demokracją, systemem jednak na skraju demokratycznym. Z drugiej strony Rosja była krajem, który był uosobieniem zniewolenia, braku wolności po prostu, jakkolwiek by to nie nazwać. Ogromny kraj z systemem pańszczyzny, z cenzurą, systemem policyjnym, systemem represji. Trudno było Jankesów, Amerykanów zarazić sympatią do takiego symbolu właśnie dyspocji. I tak też w pierwszej połowie XIX wieku Rosję przedstawiano na łamach prasy amerykańskiej. I staje się cud. Wybucha wojna krymska. Ta wojna, o którą modlił się Mickiewicz i całe pokolenie polskich emigrantów. Mocarstwa Zachodu, liberalne mocarstwa Zachodu, Wielka Brytania i Francja przeciwstawiają się w obronie Turcji, Rosji. I cóż się dzieje w prasie amerykańskiej? W pierwszej fazie Amerykanie stają przeciwko Rosji, znaczy potępiają Rosję właśnie. No i pod wpływem największej ówczesnej gazety, która miała zadziwiająco podobny skrót jak dzisiejszy New York Times, nazywała się jednak New York Daily Tribune, ta opinia się zmienia. Ta gazeta miała wtedy 200 000 nakładu, może więcej, była jedna z największych gazet w ówczesnym świecie. I tak się akurat składało, że na funkcji redaktora działu zagranicznego został zatrudniony właśnie hrabia Górowski. Korespondencję tej gazety z frontu wydarzeń w Europie pisali początkujący wtedy pisarze polityczni, filozofowie i publicyści, wśród nich niejaki Engels i Karl Marx. Natomiast hrabia Górowski tę korespondencję przerabiał i dopisywał tam różne rzeczy do tych tekstów. Jak Państwo poszukają w korespondencji Karla Marksa, to znajdą właśnie listy, w których on się skarżył, że ktoś tam zmienia to, co on pisze o Rosji. Bo paradoks polegał na tym, że ukochany filozof dwudziestowiecznej Rosji był na dobrą sprawę rusofobem. To znaczy ostrzegał w okresie wojny krymskiej świat przed groźbą, jaką niesie Imperium Rosyjskie. A ponieważ hrabia Górowski w odróżnieniu od Karla Marksa był rusofilem i panslawistą, to nie mógł przepuścić takiej korespondencji, więc ją zmieniał. No i wtedy właśnie po raz pierwszy pojawił się zarzut, że Górowski jest nie tylko rusofilem, ale być może ta miłość do Rosji jest opłacana też złotymi rublami ambasady rosyjskiej w Waszyngtonie. No i ten spór do dzisiaj właściwie dzielił badaczy. Większość tych, którzy pisali o nim, usiłowała bronić Górowskiego w ten sposób, że pisał i robił to wszystko w imię swoich wizji, swoich przekonań. Niestety dla hrabiego Górowskiego akta policji rosyjskiej są znacznie bardziej, powiedziałbym, kompletne niż to, co zostawili oficerowie generała Kiszczaka u nas. I szczególnie jeżeli chodzi o wiek XIX. I w aktach trzeciego oddziału zachowała się bardzo gruba teczka po hrabim Górowskim. On rzeczywiście był przekonany do tej wizji, prawda, sojuszu rosyjsko-amerykańskiego, ale i to jest pewnego rodzaju jakby specyfika dobrych agentów wpływu. On nie widział powodu, żeby nie brać za swoje przekonania i za ich krzewienie odpowiedniej gratyfikacji. Więc w okresie wojny krymskiej dał się namówić na współpracę przez ambasadora rosyjskiego w Waszyngtonie. Był nim wtedy Niemiec bałtycki, zresztą Niemcy pełnili w tym czasie dużą rolę w strukturach dyplomacji rosyjskiej. Od Benckendorfa poczynając, a ten ambasador nazywał się Edward Steckl. który w swoich listach do ministra spraw zagranicznych, który notabene nazywał się Karl Nesselrode, to typowi Rosjanie tamtej epoce, reprezentujący jednak myślenie imperialne, interes Imperium Rosyjskiego. Otóż tak chwalił się właśnie, że zdobył znakomite pióro, które wspiera starania Rosjan, żeby pozyskać Amerykanów, i to nie jest mój pogląd, ale pogląd ambasadora rosyjskiego, iż właśnie za pośrednictwem Górowskiego, a także gazety, w której pracował, bardzo wyraźnie zmieniono nastawienie opinii publicznej w Ameryce. Znaczy pod koniec wojny krymskiej większość Amerykanów, czy większość gazet przedrukowała te korespondencje czy teksty, no właśnie broniąc raczej Rosji. A to był początek, wstęp do znacznie czegoś większego, znaczy do ocieplenia wzajemnych relacji. Przypomnijmy, że kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe, także w pierwszej fazie opinia publiczna amerykańska stanęła po stronie Polaków, która zajęta była wojną secesyjną w tym czasie, ale argumentacja prorosyjska, porównująca powstańców w Polsce do konfederatów z południa, broniących niewolnictwa, no właściwie zmieniła to nastawienie. Powstańców porównywano właśnie w ten sposób, twierdząc, że tak naprawdę zbuntowali się, bo nie chcieli zniesienia pańszczyzny. To było oczywiste kłamstwo, ale było ono powtarzane za propagandą rosyjską. I tutaj Górowski po raz kolejny odegrał istotną rolę. Jest to pewien paradoks, że ktoś taki miał tak duży wpływ na amerykańską opinię publiczną. Na koniec powiem jeszcze, że Górowski doczekał się przynajmniej dwóch pełnych biografii. Jedną napisał w latach 60. profesor Fischer, dostał za to jakąś potężną nagrodę. To jest naprawdę znakomita książka, do dzisiaj właściwie trudna do odtworzenia, bo on przedarł się przez ogromną ilość prasy amerykańskiej. Żeby to powtórzyć, to trzeba by tam się osiedlić na parę lat. I to znakomita praca, tylko on nie znał zupełnie archiwów rosyjskich, więc przedstawił Górowskiego jako bardzo wybitnego pisarza politycznego, który lokował się wtedy, w czasach Abrahama Lincolna, na lewym, radykalnym skrzydle partii republikańskiej, która akurat wtedy się rodziła. Ci radykałowie republikańscy, nazywani jakobinami, starali się zmusić Lincolna do bardziej radykalnych działań w okresie wojny secesyjnej, do rozprawy z południem, do szybszego wyzwolenia niewolników. To było wszystko zgodne z poglądami radykała Górowskiego, ale zarazem Górowski wnosił jakby do tej partii wtedy i w ogóle do debat ten wątek właśnie konieczności sympatii z Rosją. I kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe, to wizyta floty atlantyckiej, floty pacyficznej w portach amerykańskich był takim symbolem właśnie nawiązującego się sojuszu. Amerykanie to odebrali jako wsparcie rosyjskie dla północy, dla Unii. Natomiast Rosjanie te floty tam wysłali do tego, że bali się zablokowania na terenie Bałtyku. Kończąc, jeszcze druga książka, to książka polskiego badacza Floriana Stasika, który też właściwie nie znał, nie wykorzystał archiwów rosyjskich. To tak bardzo zmieniło jakby pogląd na temat tej postaci. Kończąc już zupełnie to przydługie przedstawienie jakby losów Górowskiego, chciałem wrócić jakby do punktu wyjścia, to znaczy do problemu samej Polski i Rosji. Górowski był rozpatrywany przez wybitnych badaczy myśli, jak na przykład Andrzej Wajcki, jako interesujący przykład właśnie innego sposobu patrzenia na konflikt polsko-rosyjski. No bo Górowski oprócz odmiennego patrzenia na relacje między Polską i Rosją w ogóle inaczej patrzył na historię realną, co dalekowzroczne. On rzeczywiście rozumiał kierunek pewnych przemian, które się toczyły. Zarazem wyciągał z tych przemian taki wniosek, iż w tej rzeczywistości, która następuje czy nastąpi, nie ma miejsca dla takich słabych narodów właśnie jak Polacy. I tyle. Przepraszam za przywołanie dość pesymistycznej opinii Górowskiego w kontekście pytania tutaj pana redaktora. Czy ja jakby tutaj Henryk skończył odpowiadając na to, próbując odpowiedzieć na to pytanie, ja spróbuję zacząć i potem zadam pytanie tutaj autorowi. Ja nie wiem, czy taka perspektywa rozdzielania Rosji i Rosjan jest właściwa, bo to jest takie pokłosie trochę myślenia utopijnego, trochę uzasadniającego, że no jednak trzeba kogoś lubić, no jak nie można ich nie lubić, oni są tacy w porządku, bo oni nie mają z tym nic wspólnego. To chyba trochę trzeba należy pomyśleć trochę w kwestii interesów. i tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie się porozumieć. Między każdymi państwami pewne interesy są sprzeczne, a inne nie. Jeśli chodzi o Polskę i Rosję, problem polega, wydaje mi się, na tym, to jest problem geopolityczny, to jest problem o panowanie nad wschodem Europy, tą rywalizacją, która Polska przegrała z końcem XVIII wieku. Przez krótki okres dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy szansę znowu powrócić właśnie w tym układzie geopolitycznym Europy na to miejsce rosyjskie. Natomiast to jest przede wszystkim właśnie rywalizacja pomiędzy Polską a Rosją na tym, kto będzie tym graczem na wschodzie w stosunku do całej reszty Europy. I tutaj wydaje mi się jedynym elementem rozstrzygającym jest potencjał i siła państwa, niekoniecznie w sensie oczywiście militarnym, agresywnym, ale sprawności administracji państwowej, która będzie potrafiła realizować swoją politykę. Według mnie nie ma żadnego innego tutaj rozwiązania, bo jeśli sobie założymy, no dobrze, w Rosji będzie demokracja i nie będzie tego Putina, to oglądając sondaże, drudzy są komuniści, trzeci jest Żelinowski, dopiero gdzieś tam tym kandydatem, który mniej więcej odpowiada naszym wyobrażeniom, to jest gdzieś czwarte miejsce, więc z tego wszystkiego może i Putin nie jest taki najgorszy, jeśli chodzi o tą perspektywę polską. Tu musimy jakby trochę, wydaje mi się, więcej realizmu w tej perspektywie właśnie rosyjskiej zachować. Natomiast ja mam takie pytanie, gdyż czytając tę książkę, jakby chcąc nie chcąc jedna postać, bardzo ważna postać, kontrowersyjna, z historii, nie wiem czy z historii Polski, z historii ruchu robotniczego mi się przywoływała tutaj, to jest przede wszystkim Felix Dzierżyński. I teraz mam takie pytanie, na ile Gurowski jest prekursorem właśnie tego typu myślenia, gdyż jest on niesamowicie konsekwentny. On przeprowadza wolty polityczne dość radykalne, natomiast jego styl myślenia, zapatrzenie właśnie w kategoriach, myślenie w kategoriach podstępu, on tego nie zmienia. On jest takim samym utopistą, zwolennikiem postępu jako Jakobin, jako zwolennik cara, tylko inaczej formułuje taktykę. Zresztą to też jest taka elastyczność taktyczna, jest czymś, co rosyjscy bolszewicy bardzo dobrze opanowali. No i teraz pytanie jest, na ile to jest prekursor właśnie tego typu ideologa, który realizuje swoją ideę i w tym wszystkim jest bezwzględny. Oczywiście Gurowski nie miał tej szansy, ale gdyby mógł. Dziękuję za to pytanie. No właśnie, gdyby mógł, gdyby mu się udało. Mogę tylko odesłać do jednego z rozdziałów, gdzie przedstawiam jego projekty dla Polski w postaci memoriałów wysłanych do cesarza i do szefa tajnej policji Benckendorfa i do ministra oświecenia, tak? Nie edukacji wtedy, tylko oświecenia Uwarowa. I gdyby te jego projekty zostały zrealizowane, to no właśnie, to może by nas tutaj nie było, albo mówilibyśmy, no nie, tutaj w Galicji tak, no to trochę inaczej sytuacja mogła się rozwijać, ale tam skąd ja pochodzę, być może ta polskość miałaby inny charakter, dlatego że istotą projektu Górowskiego była próba całkowitego rozprawienia się z polskością i likwidacji polskości jako pewnego fenomenu cywilizacyjnego, kulturowego, językowego. Pod tym względem on był, no, ośmielę się powiedzieć, nowoczesny, dlatego że on proponował takie rozwiązania, na które nie ze względów etycznych Imperium Rosyjskie nie było w stanie się zdobyć, tylko ze względu na to, że było to imperium przednowoczesne, dosyć zacofane, mające bardzo poważne problemy z własną administracją, z własnym szkolnictwem. Ale przede wszystkim Górowski nie mógł zrealizować tych radykalnych projektów, które rzeczywiście brzmiały trochę po bolszewicku, bo zderzył się z konkurencyjnymi projektami. Pamiętajmy, że wtedy minister Uwarow, Sergiusz Uwarów, stworzył pierwszą taką nowoczesną ideologię na użytek państwa, imperium, nazwano ją ideologią oficjalnej narodowości. Była to taka próba połączenia idei narodowej z ideą imperialną. Wcześniej Rosja nie miała takiej idei, Rosja funkcjonowała według układu imperialnego, punktem odniesienia był car, symbolizujący państwo jako zwieńczenie po prostu pewnej piramidy jakby władzy. pod wpływem zderzenia tej zapóźnionej, przednowoczesnej Rosji raz z wewnętrzną rewolucją, chodzi o bunt dekabystów w 1825 roku, dwa, na skutek zderzenia z Polkami, z fenomenem, który Rosjanom nie dawał bardzo długo spokoju, czy z fenomenem bardzo silnej polskiej tożsamości narodowej, która w tej części Europy wyprzedzała rozwój innych narodowości. Rosjanie byli znacznie bardziej po prostu no, zacofani w tym procesie. Ministrowie rosyjscy zaczęli zastanawiać się nad koniecznością zwiększenia nacisku na edukację oraz zaczęli zastanawiać się nad stworzeniem pewnej ideologii, która zwiększy oddziaływanie jakby państwa, imperium na swoich obywateli. I efektem tego była właśnie ta ideologia o wcelenej narodowości, w której centrum były trzy wartości. To jest, niektórzy to porównują do odpowiedzi na polskie hasło Bóg, honor, ojczyzna, więc Uwarow w centrum tej ideologii postawił takie wartości jak samodzierżawie, prawosławie, narodność, czyli samodzierżawie osoba cara, symbolizująca państwo, imperium, prawosławie jako najważniejsza kulturotwórcza jakby wartość, no i narodność odczytywana jako ludowość, ale bardziej należy to słowo różnie rozumiane, rozumieć, interpretować jako narodowość po prostu, jako tożsamość narodowa. To jest taki wczesny, imperialny nacjonalizm rosyjski, wcześniej czegoś takiego nie było i to powstało na skutek zdarzenia z powstaniem listopadowym, wcześniej z buntem dekabystów. Górowski przychodzi z ideą panslawistyczną, która jest znacznie bardziej uniwersalistyczna. Stawia przed Rosją zadania zjednoczenia Słowian i zrealizowania globalnej misji. Tam jest skryta ta część właśnie, której nie mógł oficjalnie carowi przedstawić, że ta Rosja tak naprawdę ma zadania postępowe, ale lepiej tego Mikołajowi I było nie mówić, bo Mikołaj się uważał za rycerza absolutyzmu i obrońcę Europy przed rewolucją. Niemniej te projekty, którymi zarzucał cara i Uwarowa, Górowski, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Czyli to jest fenomen, że Mikołaj I zaczytywał się w tych projektach i pisał ze zdumieniem, jak ten człowiek odgaduje moje najskrytsze myśli, a były to myśli straszne, bo one prowadziły właściwie do całkowitego zastąpienia starej polskiej tożsamości przez jakąś nową, wymyśloną przez Górowskiego. Górowski dowodził, że zlikwidowanie polskości, zlikwidowanie polskiej tożsamości, a w ten sposób problemu polskiego, jest warunkiem dalszego rozwoju imperium rosyjskiego, także w kontekście misji wobec Słowian i wobec świata. Wśród tych projektów pojawił się pomysł, żeby stopniowo tą tożsamość poddać reedukacji. Nie w ten sposób, że się wprowadzi język rosyjski, ale wprowadzi się język starocerkiewno-słowiański, język liturgii prawosławnej. Następnym etapem będzie ruszczenie Polaków. Pojawia się cały szereg innych rozwiązań. Administracja rosyjska nie przyjęła tego. Można powiedzieć, że zderzenie Górowskiego z Uwarowem było powodem jego klęski. To znaczy Górowski po prostu naraził się dygnitarzom carskim i dlatego skończyła się jego kariera. Bo w opiniach tych dygnitarzy pojawia się stale taki wątek, że tutaj pojawił się jakiś taki niedawny Jakobin, który ledwie co urwał się z szubienicy, dosłownie tak go opisują, i on nagle zdobył carskie zainteresowanie, carską fascynację, więc jest niebezpiecznym jakby konkurentem. Więc ten radykalizm Górowskiego przegrał z pragmatyzmem imperialnym. Część projektów Górowskiego, jak zlikwidować polskość albo jak ją przetworzyć, została natomiast wprowadzona w życie o jedną epokę później, po powstaniu styczniowym. Nie pamięta się o tym, nawet się o tym nie pisze w podręcznikach historii, że po powstaniu styczniowym nie od razu wprowadzono taką fazę ostrej rusyfikacji, zastępując język polski językiem rosyjskim, administrację polską administracją rosyjską. Najpierw był taki okres przejściowy, kilka lat, od 1864 do 1867 mniej więcej, kiedy działał tutaj komitet urządzający z Mikołajem Milutinem, który to Mikołaj Milutin był wykonawcą reformy uwłaszczeniowej w Imperium Rosyjskim. To on właściwie przeprowadził uwłaszczenie w 1861 roku w imperium, więc był znienawidzony przez szlachtę rosyjską, w ogóle uważano go za czerwonego. On się rzeczywiście w młodości fascynował socjalizmem. Nie wiem, czy czytał Górowskiego, ale jak się przypatrzeć jego posunięciom na terenie kongresówki, to można widzieć daleko zrozumiałą wspólnotę jakby wizji tego, czym jest polskość, jak z nią można walczyć. Należało po prostu doprowadzić do konfliktu klasowego, przeciwstawić warstwy społeczne, niższe, chłopów na przykład, czy mieszczan, warstwom, które były nośnikami tożsamości narodowej, inteligencji czy szlachcie. Dokładnie do tego samego odwoływał się, ale 30 lat wcześniej Głos, tylko Rosja nie była na to gotowa wtedy. Jeszcze była krajem bardzo konserwatywnym. Mikołaj myślał w innych kategoriach. Więc to jest jeden jakby aspekt tego prebolszewizmu Górowskiego, to znaczy radykalizm metod inspirowanych podobnymi źródłami filozoficznymi. Nie marksistowskim, ale jednak socjalizmem i wywodzącą się z tego wizją społeczeństwa, problemów społecznych, rozwiązywania także tych problemów. Wydawcy takiego wyboru, to jest dostępne w języku polskim pism Saint-Simona, kończą swój tom takim stwierdzeniem, że jeśli przyjąć, że Marx twórczo rozwinął pewne koncepcje Saint-Simona szczególnie, a Lenin był jego kontynuatorem politycznym, był takim wykonawcą politycznym jakby tej wizji, to można powiedzieć, że na Kremlu razem z Leninem zasiadł jakby, mówię o XIX wieku, o filozofii na koniu. No to tutaj był filozof, który właśnie przy pomocy czerwyczajki usiłował zrealizować tą pierwotną wizję. Więc Górowski z całą pewnością, jeżeli tak byśmy popatrzyli na źródła bolszewizmu, przez marksizm i od wczesnego socjalizmu, to Górowski z całą pewnością może być rozpatrywany jako taki rodzaj prebolszewika, jako taki rodzaj pradzierżyńskiego, chociaż bardziej chyba wydaje mi się, że bliższy byłby Górowski takiej postaci jak być może Róża Luksemburg. Dlatego, że Górowski być może chciałby zakładać czerwyczajki, ale nie miał na to szans. Natomiast jego argumentacja, jeżeli chodzi o losy Polski i jej związek z Rosją, jest zadziwiająco podobna do argumentacji Róży Luksemburg. To znaczy, tam się pojawia na 70 lat wcześniej, prawda, taka właśnie argumentacja, że ziemie polskie są już tak związane z imperiami, z Imperium Habsburgów, z Rosją, z Prusami, są związane społecznie, ekonomicznie. Ludzie tutaj mieszkający przede wszystkim, jak on pisał, powinni mieć prawo do życia i używania. To jest istota ludzkiej egzystencji, a nie do realizowania się politycznie. Więc wystarczy zapewnić szerokim masom społeczeństwa, a no właśnie, korzyści związane z obecnością w państwie rosyjskim, poprzez handel na przykład, czy rozwój przemysłu, czy rzemiosła, aby zapewnić trwałą łączność tych ziem z resztą imperium. To było nowatorskie podejście, bo Górowski wzywał na przykład do zniesienia granicy celnej, którą car, karząc jakby kongresówkę, wprowadził po powstaniu listopadowym. I o dziwo, ja nie jestem w stanie tego dowieść na dokumentach, bo ich nie znam, ale w kilka lat później car rzeczywiście zniósł granicę celną na granicy z kongresówką. Także z dużym oczywiście takim dużą ostrożnością można w nim widzieć pewne prebolszewickie koncepcje. Czymś zadziwiającym jest w tym okresie, czyli druga połowa lat 30., początek lat 40., to, że pewne analogiczne stwierdzenia w stosunku do Rosji rodzą się zarówno po lewej stronie sceny politycznej, którą tutaj będzie reprezentował Górowski, jak i po prawej, czyli środowisko Henryka Żywowskiego i Michała Grabowskiego. Co ważniejsze, jeśli tutaj były przytoczone te stwierdzenia o trupie i o tym, że to, co się dzieje w narodzie polskim, powstania to są tylko i wyłącznie konwulsje, to są również stwierdzenia z Żywowskiego i z mieszanin obyczajowych. To jest ten sam tok myślenia. I teraz właśnie pytanie jest takie, co jest w Rosji takiego, że ludzie wychodzący całkowicie z dwóch różnych biegunów politycznych. Jeden, który jest zapatrzony jednak w pewien ideał cywilizacji chrześcijańskiej, a drugi, który jest zapatrzony w ideał postępu. I można powiedzieć, jest taka sama magnetyczna siła przyciągania tych dwóch różnych obozów, tak skrajnych. Czy to jest taki przykład odwiecznego dążenia filozofa do tego, żeby jednak spotkać się z królem i jakby upatrywać szansy w tym, w realizacji. To jest tylko, można powiedzieć, magia władzy. Właściwie poprzez podręczniki, no, szeroki obieg jakby tekstów. To raczej Henryk Żywowski czy jego bliski przyjaciel Michał Grabowski są osobieniem no właśnie takiego myślenia, że trzeba postawić na Rosję Może tak bym to ujął, że znaczy, prymitywizując oczywiście cały ten wywód, który znajdziemy u jednego i drugiego pisarza. Zresztą wybitni pisarze dzięki swojemu talentowi mogą zapewnić jakby, może nie wieczność, ale popularność swoich idei. Żywowski z całą pewnością dzięki swoim talentom literackim, Grabowski dzięki krytyce literackiej są do dzisiaj cytowani, tak? No bo to byli pierwszorzędni pisarze swojej epoki. Ale istota jakby ich rozumowania była taka, że centralnym problemem ich czasów, obok utraty suwerenności i powolnej utraty też tożsamości, jest groźba przewrotu cywilizacyjnego. Rewolucja europejska, której symbolem była Francja i dokonująca się pod wpływem tej tradycji rewolucyjnej przemiany na Zachodzie poszły tak głęboko, że grożą po prostu zagładzie cywilizacji europejskiej. W związku z tym trzeba postawić na jedyną siłę, która jest w stanie powstrzymać ten proces gnicia Europy. Tą siłę upatrywano w Rosji, a budulcem jakby tej siły miała być słowiańszczyzna, poszczególne narody słowiańskie. Polska, która utraciła swój byt państwowy, jakby znalazła się w sytuacji, która była nie do odwrócenia, więc należało się jakby pogodzić z tą sytuacją. Streszczam w dosyć prymitywny sposób jakby ich wywód, który odnajdziemy rozpisany na szereg utworów czy szereg esejów, które z kolei wywołały tak wielkie oburzenie w opinii publicznej, może mniej w kraju, bardziej na emigracji lat 40. XIX wieku. Natomiast z drugiej strony Górowski stawia na Rosję, ale nie w imię konserwowania czegokolwiek czy ratowania cywilizacji europejskiej, ale raczej w imię misji, którą usiłuje przedstawić Rosji, jej władcy Mikołajowi I. Misji, no ośmielę się powiedzieć wręcz dobicia tej cywilizacji, to znaczy zastąpienia tej starej, gnijącej rzeczywiście cywilizacji europejskiej nową, którą on opisuje w swoich książkach. Oczywiście w Rosji musi robić to bardzo delikatnie, bardzo mądrze, bo jest to sprzeczne z oficjalną, konserwatywną linią państwa. Natomiast już na Zachodzie, kiedy ucieknie z Rosji, pisze wprost o tym, że Rosja jest swego rodzaju jakby odrębnym bytem cywilizacyjnym. Tutaj też Górowski wyprzedzał jedną epokę pisania o tym, bo dzisiaj wielu z nas zetknęło się jakby z tym sposobem opisywania Rosji za takiego pierwszego autora takiej właśnie wizji, całościowej wizji panslawizmu i Rosji jako odrębnej propozycji cywilizacyjnej, czyli Rosja i cywilizacja słowiańska, którą ona reprezentuje, która zastąpi ten do szczętu już wygniły model cywilizacji zachodniej. To się pojawia w pismach Mikołaja Danielskiego, który tworzy swoje dzieła na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku, kiedy Górowski już tam po prostu został pochowany na cmentarzu w Waszyngtonie w 1866. Ale znajdziemy dokładnie tą samą wizję, czy właściwie zapowiedź tej wizji w pismach Górowskiego. I tutaj przywołam pogląd, z którym się zgadzam. To jest pogląd znakomitego znawcy i Górowskiego, i Rosji, profesora Andrzeja Nowaka, że Górowski mógł i prawdopodobnie wpłynął na sposób myślenia rosyjskich słowianofilów, a także właśnie w młodości spiskował, brał udział w kółku Pietraszewskiego w 1849 roku. Został aresztowany, potem wypuszczony. I w młodości, podobnie jak Górowski, fascynował się myślą, no głównie Fouriera, nie Saint-Simona. Ale tam się pojawia obok tego jeszcze jeden wątek, bardzo ciekawy, zupełnie nieuwzględniony. Otóż stryj młodego Danielskiego, twórcy tej koncepcji Rosji jako słowiańskiej cywilizacji, był rosyjskim dyplomatą w Serbii, w Belgradzie. I odkryłem, że bardzo dobrze poznał Górowskiego. Spotkali się w Rzymie w 847 roku i dużo ze sobą debatowali. Nie wiem, czy stryjnie opowiedział młodemu bratankowi, prawda, o pewnych poglądach niejakiego hrabiego Górowskiego, czy to jakoś nie wpłynęło na późniejsze koncepcje właśnie cywilizacji słowiańskiej w myśli tego panslawisty Mikołaja Danielskiego. Jednak wydaje mi się, że jeżeli wrócimy do punktu wyjścia, tego pytania, które tutaj kolega postawił, to znaczy, co tutaj było wspólnego, to już chciałby się zacytować jeden z wykładów polskich Mickiewicza, który opisując apostazję Górowskiego, ale potem także odnosząc ją do filozofii Hegla, i do Rosji, wskazywał, że to, co tak naprawdę myślicieli wieku XIX, tej epoki romantycznej fascynowało w Rosji, co rzeczywiście mogło połączyć tak przeciwstawne punkty widzenia, jak hiperkonserwatysty, tak, demestra polskiego Henryka Żywowskiego i jak hiperradykała, właściwie nazywanego Maratem Polskim, tak, niemal Saint-Simonisty, jakim był Górowski. Tą linią wspólną było uznanie siły Rosji, siły materialnej, brutalnej, imperialnej, materialnej siły, która podporządkowała sobie inne byty i z którą nikt sobie nie był w stanie poradzić. Pamiętajmy, że epoka, o której cały czas mówimy, w której ci pisarze tworzą, to jest okres pomiędzy klęską Napoleona a klęską Rosji w wojnie krymskiej. To jest epoka, o której się nie pamięta, ale cała Europa drżała przed Rosjami. To jest epoka, w której polskich powstańców listopadowych noszono na rękach we Francji, Belgii i w innych krajach, dlatego, że byli pierwsi żołnierze, którzy no może nie pokonali armii carskiej, ale w paru bitwach solidnie wyłoili jej skórę i w ogóle rzucili wyzwanie tej potędze. Po prostu wierzono w to, że armia rosyjska jest niezwyciężona. Po klęsce Napoleona uważano, że armia rosyjska jest niezwyciężona. To także powodowało, że niektórzy filozofowie szukali w Rosji właśnie czynnika, który uratuje Europę przed gniciem, przed właśnie rozkładem rozpoczętym przez rewolucję. Rosja właśnie jako siła konserwatywna to jest właściwie powrót do myśli Józefa de Maistre. Z drugiej strony pojawia się u innych myślicieli z drugiego skrzydła, u radykałów, myśl odwrotna. Rosja jako fantastyczne miejsce do przeprowadzenia pewnej utopii społecznej. To znajdziemy jeszcze w XVIII wieku u Jeremiego Benthama, u filozofów XVIII-wiecznych, ale w XVIII wieku u ludzi, którzy znali Górowskiego, z którym on dyskutował, to wymienimy przynajmniej jednego osobnika, to jest Heinrich Heine, wielki, radykalny, lewicowy poeta niemiecki, którego najbliższym polskim przyjacielem był właśnie Górowski. U Heinego znajdziemy taki prześmiewczy, na poły żartobliwy, na poły poważny właśnie pogląd, że car Mikołaj to jest naprawdę taki koronowany Jakobin, to znaczy jego władza, jego sposób rządzenia przypomina rządy Jakobinów, tylko to jest taki jakobinizm na tronie, jakobinizm koronowany. Więc wracając do uwagi Mickiewicza, on stwierdził, że to, co fascynuje takich ludzi właśnie jak Hegel, tam pojawia się Hegel, ale przede wszystkim właśnie Górowski, to jest właśnie ta materialna siła, którą jego zdaniem usabiała wczesna Rosja. Czy brutalna, łamiąca wszystko siła, z którą należało się po prostu liczyć. Być może tutaj należy szukać tej linii łączącej myślenie ludzi z tak bardzo różnych biegunów. Dziękuję. Jeszcze jakby trochę wracając do tego wątku Rosji jako tego magnesu, który przyciąga różnorakie środowiska w jednakowy sposób, różne środowiska, to jakby odnosząc do współczesności, gdyż niedawna wizyta metropolity Cyryla w Polsce spowodowała pewien zamyt na prawicy. O ile do tego momentu było tak, że funkcjonują na prawicy pewne środowiska, które idą drogą Żywowskiego, albo ją propagują, stwierdzając, że Adam Wielomski, który po prostu w pewien sposób niejako odwraca ideę przedmurza chrześcijańskiego. Polska wciąż jest przedmurzem chrześcijańskim, tylko to chrześcijaństwo zamieniło się miejscami. Nie jest na zachodzie, ale jest na wschodzie. i nie należy chrześcijaństwa bronić przed Tatarami, ale przed Jakobinami z zachodu Europy. I to jest myślenie Wielomskiego, które po właśnie tym wizycie metropolity Cyryla rzeczywiście zyskało pewien, albo coraz więksi, coraz poważniejsze nazwiska zaczęły to trochę inaczej na to spoglądać, albo przynajmniej się na tym zastanawiać. I teraz jest pytanie, czy w ogóle myślenie w kategoriach przedmurza chrześcijańskiego z punktu widzenia filozofii konserwatywnej ma sens? Zarówno w odniesieniu do tego momentu żewuskiego, ale i przede wszystkim do tego momentu współczesnego, kiedy jednak ta Europa ma określone oblicze ideologiczne. I oczywiście tu nie zachodzi ten element, który zachodzi w XIX wieku, że Rosja przyciągała różne skrajne ideologie, gdyż jakby Europa Zachodnia jest tą przeciwwagą. Europa Zachodnia ma dość jednolity wyraz ideologiczny i tutaj niejako w pewien sposób jest pewna równowaga, jeśli chodzi o pewien podział. I czy ten podział w ogóle, czy mówienie o tym podziale, czy analizowanie tej sytuacji ideologicznej, kulturowej Europy ma znaczenie i w jakikolwiek sposób jest Polska się w tym odnaleźć, bo to jest trochę problematyczne. Widzę, że nieuchronnie dążymy do spraw współczesnych, które są znacznie bardziej wciągające, biorąc pod uwagę chociażby to, co się dzisiaj dostało na łamy prasy. Ja myślę, że istnieje sporo nie tyle podobieństw, jeżeli chodzi o sytuację, co o pewien sposób myślenia, o zagrożeniach wynikających właśnie z odbywających się, przebiegających procesów cywilizacyjnych czy politycznych. Nie odnosząc się do samej wizyty, bo to jest jakby odrębny temat i miałem jakiś czas temu okazję na ten temat dyskutować z Kontynent w obecności księdza biskupa Rysia. No właśnie na temat wizyty Cyryla i tego słynnego dokumentu. Chciałem zwrócić uwagę, że to, co tak bardzo, myślę, że większość z nas mnie niepokoi, na pewno, tak, chociaż nie wypowiadałem się publicznie na ten temat, to problem rzeczywiście o tyle podobny do tamtej sytuacji, znaczy do pierwszej połowy XIX wieku, że Polska, czy Polacy czują dzisiaj swój byt, swoje trwanie, tak? Trwanie swojego państwa, swojej tożsamości. Widzą to jako coś bardzo niepewnego, coś, co jest jednak bardzo zagrożone, szczególnie w ciągu ostatnich ponad 2 lat po smoleńsku. I ja bym przytoczył jeden epizod, który wydaje mi się szczególnie tutaj chyba zbieżny. Otóż to jest epizod czy historia księży protestanów. Przypomnijmy to nazywanie ultramontanami, tak? Grupa księży, zgromadzenie, które powstało po to, żeby ocalić związek polskości z świętą wiarą katolicką, tak? Ocalić emigrację, bo przypomnijmy, oni wszyscy byli młodymi powstańcami, niektórzy odnieśli bardzo poważne rany. Na emigracji byli założyciele księży protestanckich, to najbliżsi przyjaciele hrabiego Adama Gurowskiego, działacze Towarzystwa Demokratycznego, członkowie lóż masońskich, członkowie węd karbonarskich, czyli karbonaryzm, przypomnijmy, to właściwie no, rewolucja inspirowana przez ten krąg ideowy. To trochę bardziej skomplikowane. W każdym razie zmartwychwstańcy byli próbą, to znaczy na swojej drodze, odczytywali te znaki czasu w ten sposób, że ich misją jest, zresztą tam Mickiewicz odegrał ogromną rolę na tym etapie przed pojawieniem się Towińskiego, w założeniu tego domku jańskiego i powstania Zgromadzenia Protestanckich. Oni chcieli ratować emigrację przed popadnięciem w otchłań europejskiej rewolucji. Znaczy, tak to widzieli, tak? Europejska rewolucja jako czynnik, który był wtedy ogromną pokusą i większość emigrantów nawet niekoniecznie o poglądach demokratycznych stawiała na sojusz z nurtem radykalnym, uosabianym właśnie przez węglarzy, jako jedynym, z którym można się było przymierzyć w tamtych czasach. Znaczy, oczywiście był nurt księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, który liczył na współpracę z rządami, ale te rządy jakoś bardzo wyraźnie przez parędziesiąt lat nie wyrażały zainteresowania podniesieniem sprawy polskiej. Więc jedynym czynnikiem, który rzeczywiście na bieżąco był gotów wykorzystać sprawę polską, to był nurt radykalnej rewolucji europejskiej uosobionej wtedy akurat przez węglarzy. I zmartwychwstańcy usiłowali zapobiec całkowitemu zerwaniu polskości reprezentowanej przez migrację, no właśnie z ortodoksją katolicką. Później oczywiście jest cała masa różnych epizodów, które nie są dzisiaj przypominane. Oni byli przeciwko konspirowaniu, potem potępili powstanie styczniowe. To wszystko prawda, ale odegrali też olbrzymią rolę właśnie w tym, że spora część emigracji pozostała w związku jakby z Rzymem, tak? To znaczy nie zerwała tego związku po encyklice Cum Primum, kiedy były poważne powody, żeby no właściwie jakiś rodzaj niechęci wobec Rzymu był usprawiedliwiony. Otóż przypomnijmy, że dokładnie w tym czasie, kiedy zmartwychwstańcy działają na terenie emigracji w Rzymie, dyplomacja rosyjska prowadzi bardzo misterną grę, która ma polegać z jednej strony na usprawiedliwieniu posunięć, które są dokonywane w Imperium Rosyjskim. Przypomnijmy, rok 839 to jest zniesienie, likwidacja kościoła grekokatolickiego. To są miliony głównie białoruskich unitów, którzy są siłą ukraińskich też. Znaczy, przy czym na Ukrainie Unię zniesiono głównie już za czasów Katarzyny. To jest trochę, tam została część unitów. Ale to trzeba usprawiedliwić było przed Europą, także przed Rzymem. Toczyła się wtedy... Byli również generałowie, oficerowie niemieccy w wojsku rosyjskim. Też. To są lata 845-47, toczą się wtedy negocjacje na temat konkordatu. Car Mikołaj usiłuje zalegalizować swoją politykę wobec Kościoła katolickiego. Jest to polityka absolutnie wroga. Dalej używa w tym celu argumentacji, która no właśnie była oparta na takiej wizji, że konserwatywna Rosja i konserwatywny władca, ostatni bastion przeciwko europejskiej rewolucji, powinien się sprzymierzyć z Ojcem Świętym, tak, biskupem Rzymu, przeciwko tej wywrotowym siłom, których symbolem była europejska rewolucja. Oczywiście rosyjska dyplomacja wpisywała jakby w tą listę tych wywrotowych sił także polską migrację i Polaków. Przeciwko tej kampanii także propagandowej, dyplomatycznej w Rzymie usiłowali przeciwdziałać się zmartwychwstańcy. Być może kiedyś ktoś napisze na ten temat książkę, jeżeli dotrze do materiałów. Najwięcej na ten temat można odnaleźć w wydanych przez zmartwychwstańcach listach księdza Semenenki i Kasiewicza. To jest tocząca się przez parędziesiąt lat batalia właśnie o dostęp do ucha i do tronu papieskiego, tak, dyplomatów papieskich i polskiej, tej właśnie dyplomacji bez listów uwierzytelniających. Książę Adam Czartoryski też tam odegrał ogromną rolę jednak. I ta pokusa tego, że w imię porozumienia z Rosją, albo wręcz nawet nawrócenia Rosji, bo taka wizja też się pojawiła, na przykład w koncepcjach, w pismach księcia, bo to bardzo arystokratyczna rodzina rosyjskiego jezuity, księcia Iwana Gagarina, który wprost wyraził tą myśl w połowie wieku, że Rosję można wzorem Demestra przyciągnąć do katolicyzmu, czyli tak jak wtedy przed epoką komunizmu rozumiano, nawrócić ją, ale ceną za to on to wprost wręcz stawiał, jest konieczność złożenia na ofierze tej tego wielkiego czynu, popierania przez Stolicę Świętą, przez Rzym polskich powstańców, polskich spiskowców, że Rzym nie może wspierać polskiej sprawy, bo to uniemożliwia porozumienie pomiędzy Petersburgiem i Rzymem. Przytaczam jakby ten epizod, bo jest kompletnie zapomniany, bo pojawia się może w głowach, nie wiem, specjalistów XIX wieku, którzy albo wymarli, albo są tak nieliczni, że można by ich tutaj przy tym zgromadzić w tej jednej salce z całej Polski, żeby zwrócić uwagę na aktualność pewnego problemu, który być może przy okazji wizyty Cyla dał sobie znać. To znaczy to takie podskórne zaniepokojenie Polaków, wielu Polaków właśnie, no właśnie, tą możliwością nie tyle może powtórzenia tej sytuacji, co po prostu zaistnienia pewnych mechanizmów, które mogą budzić zaniepokojenie. I jeszcze jedna uwaga, jako odpowiedź, jako dopełnienie odpowiedzi na to pytanie. Otóż nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że niedługo po wizycie patriarchy osoba, która de facto przygotowała jakby to porozumienie, to jest arcybiskup Hilarion, który faktycznie kieruje polityką zagraniczną obecnego patriarchatu moskiewskiego. Udał się do Rzymu i odbyły się tam rozmowy z papieżem Benedyktem i to, co zostało jakby podane oficjalnie do pracy, to była właśnie dokładnie ta narracja, to znaczy to było wyciągnięcie ręki ze strony patriarchatu moskiewskiego do biskupa Rzymu, do papieża, w ramach właśnie porozumienia sojuszu przeciwko siłom, które zagrażają jakby cywilizacji chrześcijańskiej. Hilarion znany jest z książek wydawanych we Francji, są dostępne książki w języku francuskim i on jest uważany za tego, nie jestem w stanie tego sprawdzić, to korzystam tak jak Państwo z informacji, które są często niepewne, ale jest uważany za tego, który przygotował właściwie dużą część jakby tego porozumienia. I jeszcze jedna uwaga. Cerkiew rosyjska jest na pewno bardzo ważna, ale nie jest jedyną cerkwią prawosławną i nie jestem specjalistą od tego, ale wiem, że są bardzo dobre stosunki z cerkwią rumuńską, czy z patriarchatem Konstantynopola, czy z cerkwią prawosławną w Grecji. Ja byłem ostatnio w Gruzji przez parę dni i to coś fenomenalnego, to jest na osobny wątek, ale tamto wschodnie chrześcijaństwo no, odrodziło się i to jest fascynujące, jak bardzo dla Gruzinów jest to ważne. Znaczy młodzi Gruzini bardzo mocno przeżywają swoją religię i nie kryją się z tym. Cerkwie... Ale antymoskiewscy są. No właśnie usiłuję zwrócić uwagę na to, że prawosławie nie musi oznaczać konieczności jakby uwzględniania wrażliwości przedstawicieli cerkwi prawosławnej, o której się sądzi, o której się mówi, że jest bardzo mocno podporządkowana państwu rosyjskiemu. Tyle na ten temat. Cerkiew moskiewska to tak jak protestantyzm w Niemczech. No to ja myślę, że tutaj ze względu również na czas... religie podporządkowane władcom kraju. Czy myślę, że tutaj oddamy już za pośrednictwem pana redaktora również głos publiczności dalej? No właśnie, proszę Państwa, i to byli historycy z IPN-u, doktorzy. No, strach pomyśleć, co się stanie, jak zostaną profesorami. No, to zostawiam już następnemu pokoleniu. Proszę bardzo, pytania z sali. Ja mam głos donośny jako stary belfer. Henryk Mienkiewicz, do 2000 wykładowca literatury białoruskiej, języka białoruskiego na uniwersytecie, uczyłem ukrainistów i rusycystów. Mam pytanie, czy są w listach jakieś wzmianki o jego sympatiach literackich? Zwłaszcza chodzi mi o Lermontowa, bo Lermontow to zarówno znakomity teozof, i to tym młodym ludziom chciałbym przypomnieć incipit wiersza Praściajnie my to Rosja, strana gospod, strana rabo. To proszę Państwa, tak mocne słowa, które powinny być mottem każdego myślącego Polaka. I jaki stosunek do Herzena był, jeżeli był? To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To są inspirujące pytania. W przypadku Lermontowa będę mógł szybko odpowiedzieć, bo on, wydaje mi się, że musiał znać poezję Lermontowa. Chyba gdzieś go wymienia, ale nie na tej zasadzie, że był to dla niego jakiś ważny autor czy punkt odniesienia. Na pewno nie znał Lermontowa, to na pewno. W przypadku innych autorów rosyjskich to może zwrócę uwagę, że Górowski był niechcący świadkiem pogrzebu Puszkina. Po prostu Puszkina wysłano z trumną po to, żeby nie doszło do manifestacji po jego śmierci, po pojedynku. Żeby nie doszło do jakiejś manifestacji w Petersburgu, wysłano jego ciało do jego rodzinnej miejscowości w guberni pskowskiej. I Górowski razem z odprowadzającymi jakby znaczy nie brał udziału w ceremonii, ale był świadkiem jakby tego wydarzenia. Natomiast z całą pewnością on czytał rosyjskich autorów, ale wydaje mi się, że należałoby szukać bliżej chyba jednak związku z kimś takim, z myślą kogoś takiego jak Fiodor Tjutczew na przykład. Inny filozof polityczny, twórca koncepcji wielkiej rosyjskiej misji właśnie, inspirowanej właśnie konserwatywną wizją. I przepraszam, drugie pytanie dotyczyło Hercena. Tak, to jeszcze ciekawszy wątek. Z Hercenem chyba się nie spotkał, natomiast wyklinał go. Tak. I z drugiej strony jeszcze bardziej. Herzen był zesłany jakiś czas do Nowogrodu na podrzędną funkcję administracyjną w guberni nowogrodzkiej, w samym Nowogrodzie jako urzędnik kancelarii gubernatora nowogrodzkiego. Otóż Górowski siedział dokładnie na zesłaniu w Nowogrodzie, tylko że kilka lat przed Herzenem, czyli dokładnie na tym samym terenie. Rzecz jest o tyle zabawna, że wizja Herzena, to znaczy jego koncepcja wspólnoty chłopskiej jako wspólnoty protokomunistycznej, bo to jest istota jakby istota koncepcji socjalizmu chłopskiego Hercena. Zanim przyszedł Lenin, to narodnicy od Hercena wzięli właśnie ideę taką, że Rosja może urzeczywistnić koncepcję socjalistyczną, ale nie przy pomocy proletariuszy, bo proletariat będzie efektem dramatycznych zmian, za które wszyscy zapłacą, ale można socjalizm zbudować na podstawie wspólnoty chłopskiej. Herzen obserwował to chłopstwo na terenie guberni nowogrodzkiej i Górowski, siedząc w Nowogrodzie, potem w Pskowie, na tym samym terenie prawdopodobnie na podstawie swoich obserwacji doszedł do bardzo podobnych poglądów, bo wielokrotnie zwracano uwagę na to, że w okresie amerykańskim Górowski w zadziwiająco podobny sposób opisuje właśnie możliwość zrealizowania utopii socjalistycznej właśnie przy wykorzystaniu naturalnych, kolektywistycznych tendencji rosyjskiego chłopstwa. Ale to nie koniec, bo Górowski nie odwzajemniał się sympatią wobec Hercena i wręcz oskarżał go właśnie o agenturalność. To w dziełach Hercena się pojawia. W ślad za tym szli także autorzy, którzy pisali o Hercenie, na przykład Mikołaj Lemke, wydawca pierwszego pełnego zbioru dzieł Hercena, właśnie tak przedstawiał Górowskiego. Doszło nawet do otwartej polemiki między Hercenem i Górowskim na łamach prasy amerykańskiej, gdzie oni tam się spierali między sobą. Także znakomicie wiedzieli o sobie, o swojej twórczości, to tutaj z całą pewnością, ale zdecydowanie się nie lubili. W przypadku Górowskiego myślę, że to była kwestia konkurencji, bo Górowski chciał się uważać za pierwszego wynalazcę tych paru idei właśnie. Natomiast on jest zapomniany, socjalizm chłopski właśnie, prapoczątki narodnictwa są wiązane głównie jednak z Hercenem. To tyle. Proszę bardzo, bo muszę ostrzec, że jak nie będzie nikogo, to wtedy ja. Przepraszam pana bardzo, przecież ten trendowaty, bo zazwyczaj to cierpną zęby ludziom, jak o profesorze Konecznym, przecież on oficjalnie powiedział: Rosja, Niemcy zawsze się dogadają. To dwie cywilizacje podobne do siebie, natomiast w środku jest cywilizacja łacińska, która im przeszkadza. Trzeba to poletko zrównać, dlatego powstał układ między Niemcami a Rosją, i dalej jesteśmy cięci jako chrześcijaństwo. Masoneria wie, co robi. Krótko mówiąc, w dwóch słowach. Pan dobrze podkreślił, cywilizacyjne sprawy. Kwestia cywilizacji to jest jedna sprawa, natomiast myślę, że przede wszystkim nie możemy zapominać o czymś takim jak interesy. Czy między Rosją a Niemcami nie ma zasadniczego konfliktu o podział strefy wpływów, zasadniczego konfliktu, jeśli chodzi o realizację swoich dążeń państwowych. Zgoda, przecież Rusini przybyli skąd? Ale chodzi na przykład również o geopolitykę, o zwykłe położenie, o zasoby, o dążenia ekspansji w różnych... Mentalność tych jest taka sama. Natomiast Polska jest o tyle, jeśli chodzi o swoje położenie geograficzne, że jest podmiotem, który zarówno z racji swego położenia rywalizuje z Rosją, przede wszystkim z Rosją, jak również z Niemcami. Oczywiście to jest szereg innych czynników, natomiast myślę, że też nie można sprowadzać tego zagadnienia tylko do jednego czynnika. Na czynnik finansowy ma również wpływ mentalność ludzi. Na dialogowanie z autorami bardzo zapraszamy już po spotkaniu ze wszystkimi, bo przypomnę, to jest, ma być żywa rozmowa, ale nie między jedną osobą a całą salą, więc skoro nie ma nikogo, to teraz ja. A Paweł Chojnacki. Dziękuję bardzo. Ja mam krótkie pytanie, bo Henryku, twoje zainteresowanie XIX-wieczne zaowocowało najpierw fatalną sprawą w 2000 roku, w 2006 kresami imperium, teraz znowu po 6 latach jest kolejna książka, więc chciałem zapytać, jaka będzie kolejna w tym nurcie XIX-wiecznym, jakie są plany i czy znowu będziemy musieli czekać 6 lat, czy będzie to szybciej? Dziękuję, ale to raczej zabrzmiało jak wezwanie do wykonania kolejnego planu pięcioletniego. Sześcioletniego. Nie, to tym razem chyba będą to dwuletnie albo może jakieś trzylatki. Ta książka nie była pisana przez 6 lat, tylko, Pawle, przez kilka miesięcy tak naprawdę. Natomiast ona rzeczywiście wymagała zebrania materiałów z 5 krajów świata, z 36 archiwów w kilku europejskich językach, w większości w rękopisach, więc nie będę ukrywał, że narobiłem się przy tym, przepraszam, jak dziki osioł. Satysfakcja jest oczywiście, chociaż wolałbym spokojnie ją kończyć, a w przypadku habilitacji niestety nie daje się takiej możliwości spokojnego zakończenia i niestety zwykle brakuje czasu na spokojne pisanie. Ja na Górowskiego natknąłem się 2 razy. Myślę, że tak jak ty, Pawle, jak każdy pewnie z nas interesujący się wiekiem XIX kiedyś, czytając cudze teksty, od Kucharzewskiego przez Walickiego aż po Andrzeja Nowaka, można się natknąć właśnie na jakieś artykuły, na jakieś odniesienie do Górowskiego. To jest tak barwna, ale też tak symbolizująca tak dramatyczne wybory postać, że trudno jakby jej nie uwzględnić. Ale czymś innym jest wiedza o kimś takim, a czymś innym możliwość dopisania choćby jednej linijki na ten temat. Ja też uważałem bardzo długo, że wszystko zostało już na jego temat powiedziane, dopóki nie... No właśnie, dopóki nie szperając w papierach w Rosji, nie znalazłem tego, co wywróciło to wszystko do góry nogami, a była to bardzo, no nie ukrywam jako IPN-owiec, bardzo gruba teczka policyjna hrabiego Górowskiego. Archiwa tam nie płoną, proszę Państwa, i nie tylko w tej jednej sprawie możemy mieć nadzieję, że dowiemy się o wielu okolicznościach, także spraw współczesnych. Niestety ze smutkiem trzeba stwierdzić, że wtedy trzeba czekać bardzo długo, a najlepiej czekać na jakiś przewrót polityczny, to wtedy się te archiwa otwierają. W moim wypadku to drugie odkrycie to jest rok 2003, ale od tego czasu ja pisałem inne książki, robiłem inne rzeczy, cały czas równolegle, więc stąd takie opóźnienie. Natomiast z całą pewnością chcę skończyć drugą część tej historii, bo ta gruba cegła to jest tylko połowa tej historii. Druga połowa to jest ten okres amerykański, który moim zdaniem jest równie fascynujący, a może jeszcze bardziej fascynujący. Górowski może być porównywany do niektórych postaci wieku XX. Nie wiem, na przykład do Oskara Lange, na przykład zapomniana postać z okresu II wojny światowej, która odegrała ogromną rolę w legitymizacji PKWN i instalacji komunizmu w Polsce i parę innych takich postaci. Więc tutaj jest dużo takich punktów stycznych. Te materiały do okresu amerykańskiego zebrałem i mam nadzieję, że jeżeli znajdę kilka miesięcy wolnych, to uda mi się to wycisnąć, a pani prezes Dawidowicz zechce może to wydać. Natomiast szybciej być może uda mi się skierować do druku książkę, która nie dotyczy tylko wieku XIX, ale okresu od XVIII właściwie wieku do dzisiaj. To jest taki zbiór szkiców i materiałów, które są połączone jednym tytułem, pytaniem odwiecznym, jak znaleźć numer telefonu na Kreml. To znaczy są to szkice o polskim sposobie grania z Rosją, walki z Rosją, przetrwania pod rosyjską dominacją albo kolaboracji z Rosją, bo to są bardzo różne rozwiązania jakby odwiecznego problemu, to znaczy problemu, który w przypadku Polski jest rzeczywiście wydaje się kluczowy. Kilka lat temu jeden z wybitnych politologów, historyków, to było w 2000 chyba drugim czy trzecim roku, gdzieś przy stoliku w kawiarni pytał mnie z takim zażenowaniem i właściwie niemalże pukał się w głowie: po co ty się tą Rosją jeszcze zajmujesz? Przecież porównaj PKB na przykład Unii Europejskiej i Rosji, przecież ten kraj nie ma żadnego znaczenia już, to jest jakaś archeologia. To było w 2002 albo tak, drugim albo może trzecim roku. Więc wracam do tej tematyki ciągle, robiąc równocześnie inne rzeczy, i jeżeli starczy sił, to oczywiście chętnie zaprezentuję Państwu tą nową książkę, oby właśnie starczyło sił. Dziękuję. Czy mamy... Proszę bardzo. O, może będzie mnie słychać. Mam takie pytanie. Jeżeli wyparł się Górowski polskości, bo krótko mówiąc wyparł się, czy ocalił w sobie jakieś poczucie etniczne, bo już nie był Polakiem, więc kim się czuł? Właśnie jego odniesienia etniczne, tożsamości, raczej autotożsamości etnicznej. Przepraszam. Kiepską pamięć. Nie chcę skazić o niepamięcią cytatu. To rzeczywiście jest bardzo ciekawy problem i ja go sobie wciąż zadawałem, czytając papiery Górowskiego, czytając jego pisma polityczne, pisząc tą książkę. I sam sobie nie potrafię do końca odpowiedzieć, na ile on był konsekwentny. W pierwszej fazie, przed apostazją, myślę, że on był na drodze do budowania czegoś, co ja bym określił polskim socjalizmem, ale nie w marksistowskim znaczeniu, tylko takim premarksistowskim, takim właśnie wczesnym, tak właśnie. Wtedy, kiedy ogłosił się panstrawistą, to on poświęcił jakby opisowi tych swoich uczuć, prawda, bardzo dużo miejsca i wynikało jakby z tych jego deklaracji, że on... składa swoją tożsamość w ofierze, no właśnie, tym wielkim, globalnym, ponadczasowym ideom. Tak jak Dzierżyński, jak Róża Luksemburg, która też pisała o boleściach, o konieczności poniesienia tej bolesnej ofiary, prawda, z tożsamości na rzecz właśnie nieubłaganego procesu postępu, który związał polski proletariat z proletariatem rosyjskim, a proletariat wielkopolski proletariatem niemieckim itd., itd. Więc on rzeczywiście w zadziwiająco podobny sposób jakby opisywał te swoje uczucia. Wydaje mi się, że był na tyle czasami cyniczny czy brutalny, że potrafił tym manipulować. To znaczy wtedy, kiedy w publicystyce było mu to potrzebne, to potrafił siebie nazwać Polakiem, prawda, żeby wzmocnić swoje sądy. Przed publicznością amerykańską, która miała bardzo dużo sympatii wobec Polaków, w okresie Powstania Styczniowego, żeby dowieść, że nie należy wspierać Powstania Styczniowego i że powstańcy styczniowi to są właściwie tacy zbuntowani południowcy, którzy bronią tych swoich plantacji z pańszczyźnianymi chłopami, a car Aleksander, tutaj nie ma dosłowny cytat, to jest taki Lincoln po prostu rosyjski, który uwalnia tych chłopów polskich, tak jak uwolnił wcześniej rosyjskich. Wtedy on był gotów podkreślić, że on to mówi jako polski patriota, dawny rewolucjonista, ale to oczywiście to była gra. Tutaj jest pewnego rodzaju jakby narracja. Wydaje mi się, że najlepiej jego punkt widzenia, wyrastający ponad etniczność, ponad w ogóle jakiekolwiek poczucie przynależności narodowej, oddaje jego rękopis, który odnalazłem w Bibliotece Kongresowej w Waszyngtonie. Taki rodzaj to jest rodzaj takiego traktatu na temat 10 rozdziałów o Polsce. To jest właściwie jeden z najciekawszych traktatów na temat konfliktu polsko-rosyjskiego. Bardzo dobrze oddaje tytuł tego spotkania właśnie jako konfliktu cywilizacyjnego. I w tym rękopisie on określił siebie jako kogoś, kto wbrew sobie, wbrew właśnie staremu poczuciu przynależności do polskości, tak, pomimo tego, że to tak bardzo go boli, usiłuje zachowywać się, cytuję, jak anatom, fizjolog i patolog historii. Ktoś, kto dokonuje na sobie, ale przede wszystkim na swoich rodakach, tej bolesnej operacji uświadamiania im nieuchronnej konieczności dziejowej, konieczności pożegnania się ze swoją tożsamością i no właśnie dopasowania się do tych nieuchronnych procesów. Czy są pytania? Przed moim pytaniem widzę, są książki do kupienia w cenie promocyjnej. Sprzedaje Adam Kalita. A moje pytanie, które no bardzo ciężko się rodzi, długo się zastanawiam, zadać czy nie zadać, no ale zadam. To mam słaby charakter. Tu, mówiąc o apostazji narodowej i o grze z Rosją, przychodzi mi na myśl współczesna postać całkiem, mianowicie Adam Michnik. Czy dałoby się jakieś wspólne rysy znaleźć, choć wydaje mi się po przedstawieniu tutaj tej postaci Górowskiego, że Michnik to może nie ta liga, no a może tak. No w każdym razie, jeśli moje pytanie było głupie, to proszę od razu tak powiedzieć i nie odpowiadać, a jeśli nie, to pokazać, co by tam pasowało w tych dwóch postaciach. Wodzi mnie pan redaktor na pokuszenie. Musiałbym załączyć taki aneks, z kim mi się kojarzy Adam Gurowski, i to byłaby taka długa lista. No ale jak Oskar Lange, to tak, znaczy, jesteśmy coraz bliżej. Ale wie pan, to jest kwestia też pewnego formatu ludzi. Możemy ich nie lubić, ale przynajmniej spełniają pewien warunek intelektualnej sprawności. Więc takim osobnikiem, który najpierw przychodzi na myśl, jak się porównuje te wypowiedzi, to pewien poseł na P, który znany był najpierw z produkcji tanich alkoholi w Biłgoraja, ale to mogło być takie wydanie, takiej, jakby to powiedzieć, jarmaczne, takie tandetne wydanie w ogóle górowskości, bo to jest pewien sposób myślenia. Ten osobnik, ten właśnie producent tych tanich win, to być może taki przykład zastosowania bez świadomości, on być może nigdy w życiu nie słyszał, bo o Górowskim też uważa się za filozofa, może słyszał, nie wiem, to ciekawy problem w ogóle dla badaczy, ale w każdym razie jego sposób argumentacji jest zadziwiająco wręcz bliski wnioskom. Nie mówię o podstawie filozoficznej, bo to są dwa różne światy, ale wnioskom wynikającym z filozofii politycznej Górowskiego. I dlatego używając kategorii czy kryterium jakościowego, bliżej pewnie Górowskiemu byłoby do kogoś takiego jak Tadeusz Kroński. Mistrz takich wielkich i znanych postaci intelektualistów jak na przykład Leszek Kołakowski, szczególnie młody Leszek Kołakowski, ale nie tylko, prawda? Krońszczyzna, tak? Znaczy ta wizja, prawda, konieczności sojuszu z Rosją, ale nie każdą Rosją, tylko właśnie z tą Rosją postępową, tą Rosją komunistyczną, bo Krońskiego i ludzi myślących w ten sposób nie interesowała Rosja generała Denikina czy Korniłowa, tylko ta Rosja, w której ta utopia postępowa została mówiąc językiem Unii Europejskiej, zaimplementowana, tak? Po prostu wprowadzona w życie. I ta Rosja jest tutaj wykonawcą jakby procesu dziejowego postępu i zarazem wykonawcą wyroku na starej polskości. Przecież Koński wprost opisywał, to tutaj trzeba oddać honor, że tak powiem, odwadze innego ucznia Tadeusza Końskiego, myślę o czasowej Miłoszu, że Miłosz miał odwagę ogłosić listy, korespondencję z Krońskim, która pokazuje właśnie ten sposób myślenia. I ten sposób myślenia właśnie był bardzo bliski jakby filozofii Górskiego. To jest przymierze z tą komunistyczną Rosją jako narzędzie właśnie postępu i uznanie konieczności, no w tym wypadku może nie zupełnej anihilacji polskości, ale reedukacji Polaków. Tutaj ze względu na czas nie rozwijałem jakby kolejnych etapów myśli Górskiego. Na pierwszym etapie on był rzeczywiście za kompletną anihilacją polskości, ale potem w okresie amerykańskim uważał, że na przykład Polaków po prostu trzeba reedukować, to znaczy trzeba ich nauczyć i właśnie no, niemalże chciałbym się zacytować słowa Krońskiego, nauczyć myśleć Polaków racjonalnie przy użyciu sowieckich kolb po prostu, bez alienacji. Tak miał właśnie pisać Kroński. Znaczy, że tradycyjna polskość oparta na tym fenomenie, który został skonstruowany w epoce młodości Górowskiego, czyli w okresie romantycznym. Zwróćmy uwagę, Górowski rzuca wyzwanie swoim rodakom, to jest ogromne wyzwanie, mówiąc, że Polska nie ma sensu w momencie, kiedy oni budują właśnie tą nową, najbardziej nośną formę polskości, romantyczną formułę, która istnieje do dzisiaj, która jest najbardziej trwałą, bez względu na jej krytykę i spór wokół tego. W każdej sytuacji kryzysowej, czy to była Solidarność, stan wojenny, czy teraz Smoleńsk, ta formuła zostaje przywołana, bo ona jest najbardziej nośna, bo ona też łączy dzisiejszą, wydaje mi się, tożsamość Polaków z tą tożsamością niepodległej I Rzeczpospolitej. Dlatego, że wielcy romantycy wytworzyli jakby tą formułę, unowocześniając, czy po prostu konserwując doświadczenie republikańskich tradycji I Rzeczpospolitej. Tak można by ująć ten fenomen, który został zapisany w poezjach Słowackiego, Mickiewicza, w pismach politycznych tamtego pokolenia. Górowski na tamtym etapie przeciwko temu wystąpił, więc Górowski może być śmiało ojcem całego jakby nurtu politycznego, czy nurtu myśli obecnego w Polsce, który zmierzał, czy zmierza do odcięcia się od tej tradycji, który zmierza do reedukacji Polaków z tego naiwnego romantyzmu, także w wymiarze politycznym. I tutaj moglibyśmy naprawdę bardzo długą listę ułożyć. A co łączy Adama Górowskiego z autorem Michnikiem? Myślę, że to, co może łączyć ludzi, którzy mają wielkie uznanie dla swoich możliwości intelektualnych, dla misji, którą mają zrealizować, być może także siła oddziaływania medialnego, no bo to jest fascynujące. Górowski był ważny na kontynencie amerykańskim poprzez to, że jego teksty były czytane, naprawdę były czytane w prasie, w postaci broszur. On był uważany za specjalistę w tej tematyce rosyjskiej. Więc to jest być może taki fenomen ludzi, którzy czują się swego rodzaju właśnie inżynierami dusz, czy jako doradcy szepczący temu, prawda, władcy, tak, tacy po prostu załóżnicy, filozofowie nie na koniu, ale właśnie przy tym władcy, który siedzi na koniu, albo właśnie jako nowocześni tacy demiurgowie. To jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Otóż bardzo bliskie są niektóre myśli Górowskiego na temat roli jednostki, roli pisarza politycznego, bo on o tym pisał, prawda, o swojej misji, o tym, że on ma uświadomić, prawda, czytelnikom, jaka jest właściwa wersja, jaka jest właściwy kierunek historii. Bardzo dużo tutaj jest bliskich myśli z kimś takim jak Thomas Carlyle, taki romantyczny myśliciel brytyjski. To jest chodzi mu o tą słynną książkę o bohaterach, gdzie Carlyle tam wymienia różne typy bohaterów, królów, proroków, i jednym z takich typów jest pisarz, tak, filozof, pisarz. Więc Górowski z całą pewnością pasował we własnym oczywiście mniemaniu do takiej kategorii pisarza. Kogoś, kto jest właśnie demiurgiem oddziałującym na masy. Jeżeli coś ten typ ludzki łączy ze sobą, to wydaje mi się, że właśnie taka intelektualna pycha, przekonanie o nie tylko misji, ale także o prawie do ugniatania tej masy odbiorców jak gliny za pośrednictwem idei, które są rozpowszechniane. Dziękuję i dzięki temu może uda mi się trochę puenta, chociaż trochę będzie koślawa, mianowicie dopóki pan doktor opowiadał do momentu amerykańskiego, to myślałem tak, no michnik do Ameryki. No ale potem to się załamało, no bo w tej Ameryce on by zrobił może jeszcze gorzej, więc sam już nie wiem, gdzie go wysłać. Może Państwo się zastanowią, może za tydzień. A za tydzień Witold Gadowski, znany dziennikarz śledczy, ale ze swoją powieścią tym razem, opartą o fakty z afery Fozu. Także Zbigniew Gadowski jako literat. Witold Gadowski jako literat. Zapraszamy, i też do stoiska z książkami. Pan doktor podpisze. No a skoro było pisana przez 6 lat, no to przez 6 lat można by ją też czytać.